czy wszystkim dzisiaj na temat e, Roberta Lewandowskiego, że będzie miał nowego kolegę w drużynie, a więc Mandzukicza. Mandzukicz ma właśnie przyjść z Juventusu do Bayernu Monachium. Rozmowy praktycznie są finalizowane. No właśnie, czy to jest dobra informacja dla Roberta Lewandowskiego, czy też zła, ponieważ to są piłkarze, którzy tak naprawdę na boisku przynajmniej nie lubili się. Tak było nawet starcie tych dwóch piłkarzy, tak zwany kogucik e, w ramach Ligi Mistrzów, tutaj Juventus kontra Bayern Monachium. No właśnie, czy Mandzukicz to dobra decyzja, czy też nie? Co robi tak naprawdę Niko Kowacz z Bayernem Monachium, czy nie robi tutaj tak naprawdę reprezentacji Chorwacji bis o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Niko Kowacz tak naprawdę tutaj łata to okienko transferowe, ponieważ wiele transferów nie wyszło. Najpierw ściąga Perisicza, a teraz praktycznie ściąga Mario Mandzukicza, a więc napastnika, który występuje w Juventusie. On ma kontrakt ważny do 2021 roku, ale wydaje się, że tak naprawdę Juventus mógłby puścić tego zawodnika, nie za bardzo zainteresowany przedłużenie kontraktu właśnie z tym zawodnikiem i też tam nie ma problemu, jeśli chodzi o napastników w Juventusie, chociażby z Cristiano Ronaldo, który jest w bardzo dobrej dyspozycji natomiast no ma, tutaj zresztą Manchu Kiczy jest dosyć tani, tak? no bo kosztuje 18 milionów euro, tutaj się pojawiają też słowa krytyczne w stosunku właśnie do Niko Kowacza że sprowadza tak naprawdę zawodników po 30 do Bayernu Monachium, gdzie powinien od, odmłodzić tą kadrę, że to jest ratowanie tak naprawdę Bayernu na tu i teraz, a co jakby w dłuższej perspektywie bo Perisic, Perisic też ma po prostu 30, 30 praktycznie na karku to jest chyba 89 rocznik tak, no więc Tutaj, a Mandzukic to jest 86, czyli ma 33 lata. Natomiast rzeczywiście ciekawa jest sytuacja, ponieważ Mandzukic wcześniej występował w Bayernie. to był bodajże od 2012 do 2014 roku. Po tym, praktycznie jak przyszedł Robert Lewandowski, musiał dzwonić miejsce. Wiadomo, że to Robert Lewandowski był tym najważniejszym napastnikiem. No i chcąc, nie chcąc, praktycznie opuścił Bayern Monachium, także teraz znów by wrócił praktycznie do Bayernu. No, na pewno za tym transferem przemawia kilka faktów. Po pierwsze, Mandżuki zna realia niemieckie, występował już w Bundeslidze, zna język niemiecki. Na przykład mówi się o tym, że Coutinho jest przymierzany tak naprawdę do Bayernu Monachium, ale Coutinho kompletnie nie zna, nie zna realiów, tak jeśli chodzi o na przykład o Ligę Niemiecką. No, co prawda w piłkę wszędzie się gra, to jest, a tak samo, tak? Natomiast wiadomo, że Mandzuki, Mandzukiwiczowi, tak byłoby łatwiej praktycznie wejść do tej szatni, bo zna język niemiecki, zna po prostu tą kulturę, występował w Bundeslidze, a Coutinho kompletnie z tym nie miał po prostu styczności, przynajmniej nie z niemiecką tak, tą kulturą, ani nie pracował z Niko Kowaczem. Poza tym Mandzukic zna tak naprawdę Niko Kowacza z pracy w reprezentacji Chorwacji. To jest na pewno bardzo dobry tak naprawdę napastnik. Tak? Pytanie jest tutaj, jak oni by się dogadywali, Manzukic i Robert Lewandowski. Tutaj trzeba pamiętać, że Mandzukicz, który przyszedłby do Bayernu Monachium, przychodzi tak naprawdę w roli em, asystenta Roberta Lewandowskiego, godzi się na to, że nie będzie występował w każdym meczu, że będzie siedział bardzo często na ławce rezerwowych, że ma zastąpić Roberta Lewandowskiego, e, tak, a nie jakby rywalizować z Robertem, no ale ten też po prostu rozum, rozumiałby praktycznie Mandzukicz tak, e, no jak ma 33 lata, to mógłby spokojnie tutaj dograć 2 czy trzy po prostu lata w Bayernie Monachium, coś na zasadzie jak wcześniej to miało miejsce Sandro Wagner właśnie w Bayernie Monachium, Natomiast tutaj Robert Lewandowski byłby tym nominalnym napastnikiem, chociaż no, trzeba pamiętać, że może być kontuzja i teraz Mandzukicz by godnie reprezentował, czy zastąpił Roberta Lewandowskiego, a nawet, ja jestem sam ciekaw takiego zestawienia, to byłaby mocna ofensywa dwóch napastników, a więc Robert Lewandowski i Mario Mandzukic, tak Tylko pytanie, jak to będzie wyglądało w praktyce, czy się nie pokupią, czy nie będą chodzić sobie praktycznie w paradę. Natomiast rzeczywiście że jest praktycznie przymierzany. Przyszedł z Juventusu do e, tutaj Bayernu Monachium. Wiemy o tym, że Perisic przyszedł z Interu, ale on jest na wypożyczeniu, tak? Natomiast no tutaj praktycznie jest taka sytuacja, że Niko a więc trener Bayernu Monachium, jak dzwoni do swoich rodaków, to oni po prostu rzucają wszystko i lecą na pomoc praktycznie jemu, więc no nie zdziwiłbym się, jakby jeżeli tutaj właśnie Mandzukic wróciłby do Bayernu. Wydaje mi się, że gdyby trenera na przykład Bayernu Monachium był inna osoba niż Niko to pewnie Mandzukic by tak nie wrócił do Bayernu, bo po co być w cieniu tak naprawdę Roberta Lewandowskiego? Natomiast tutaj rzeczywiście tutaj rzeczywiście po prostu dzięki temu że trenerem jest Nikokowacz to Mandzukic przyjdzie tak? Tutaj sytuacja pogmatwała się z tak naprawdę Lerła Zane, tak? który ma praktycznie kontuzję, bo miał on przyjść do Bayernu Monachium. Natomiast no, kontuzja sprawia praktycznie, że ma tutaj półroczną przerwę, tak. Najwcześniej będzie gotowy do gry w styczniu 2020 roku, ma zerwane więzadła, więc no, temat tak naprawdę tego transformacji jest odłożony w czasie i szukanie jest tak naprawdę zawodnika na gwałt. Zresztą Robert Lewandowski mówił o tym, że potrzebujemy jakości, wzmocnienia piłkarzy bardzo dobrej jakości. Odszedł przecież Robben, Frank Ribery, oczył Hames Rodriguez, praktycznie z Bayernu Monachium. Znaczy on był na wypożyczeniu, ale nie ma go po prostu już teraz tak, bo wrócił do Ralu. Także mnóstwo piłkarzy odeszło, a takich mocnych, wzmocnień nie było jakby szczególnych. Co ciekawe, Niko Kowacz w wywiadzie dla Bilda mówił o tym, że oni jeszcze po prostu wzmocnią tak naprawdę Bayern Monachium, ale już nie w defensywie, czyli będzie to tam, tak naprawdę zawodnik w ofensywie, czyli rzeczywiście te plotki dotyczące Mandżu Kicza, no one mogą być potwierdzone, tak? Mogą być potwierdzone. Niektórzy piłkarze, na przykład Effenberg, były piłkarz Bayernu Monachium, który też przyszedł do Bayernu praktycznie w wieku 30 lat, mówią, że takie zagranie, tak naprawdę, tak, tutaj zsiągnięcie właśnie Mandzukicza czy Perisicza, może sprawić, że no, Bayern Monachium ma duże szanse na zdobycie ligi mistrzów. To tak naprawdę się okaże w praktyce, tak. Natomiast rzeczywiście Mandzukicz jest to taki walczak On zresztą się świetnie sprezentuje czy sprawdza w każdych praktycznie warunkach, tak. Pamiętam takie słowa Pepa Guardioli, kiedy przyszedł praktycznie Pep Guardiola do Bayernu Monachium no to automatycznie skreślił, skreślił Mandzukicza, powiedział tak, że gdyby szedł na wojnę, to Mandzukicza zabrałby pierwsze kolejności, tak, ale takiej po prostu zwykłej grze, to to się nie sprawdza, tak, także tak, tak właśnie tutaj powiedział mniej więcej Pep Guardiola e, także jeśli chodzi o kwestię wojny, walczyć to tak, ale tutaj rzeczywiście jeśli chodzi o no, bo Guardiola, Guardiola rozumiał jako filozofię całej drużyny, tak? Jako schemat po prostu całej drużyny, a nie stawianie jakby na samego napastnika, takiego właśnie tego kogucika, tak? Co mówiłem, co stara się praktycznie tutaj, tak, głowami z Robertem Wandowskim, niż stawianie na samego właśnie takiego egzekutora, snajpera. Także no, zobaczymy, czy rzeczywiście Mandzuki przyjdzie, czy też nie. Eee, 33 lata, 18 milionów euro, to nie są wygórowane jakieś warunki finansowe. Znate realia przyszedłby do tego praktycznie samego klubu, w którym występował. A też jak po prostu, gdyby to miało miejsce, taka piłka jest przewrotna, tak? Nie ma co praktycznie palić za sobą mostu, bo nigdy nie wiesz, w jakim klubie praktycznie wylądujesz, tak? Gdyby na przykład odszedł tutaj Mandzukic z Bayernu i tutaj mówił jakieś złe słowa na temat Bayernu, także mu było źle, niedobrze, że i tak dalej, no to już praktycznie miałby te drzwi zamknięte. A dzisiaj Mandzukic, no przede wszystkim tak, on ma bardzo dobre występy w Juventusie, tak? A statystyki, gole mecze, wiadomo, że to też nie jest taka sytuacja, że występuje praktycznie w każdym meczu. Tam jeszcze sytuacja Dybala i Ronaldo, a mimo tego potrafi znaleźć po prostu miejsce dla siebie w, w, Ju, w Juventusie. Bardzo dobrze się prezentuje, także przyjście Mandzukicza absolutnie byłoby wzmocnieniem, tak? Byłoby wzmocnieniem dla Bayernu Monachium. Też Bayern musi praktycznie myśleć, co się stanie, gdyby na przykład coś się stało Robertowi Lewandowskiemu. Tak kontuzja, bo jak on wypada, to mamy pomocników świetnych, nawet o charakterystyce napastników, którzy mogą zdobyć bramkę. Tak Gnabry, czy Kingsley Coman, który praktycznie zapędza się po całą bramkę. Wieża tej bramki, taki e pomocnik, taka fałszywy, tak, e fa fałszywy pomocnik, prawie że napastnik. Tak? Natomiast e tutaj rzeczywiście to byłby świetny, e tak naprawdę, ruch transferowy, tak ściągnięcie. Manchukicza. No wcześniej praktycznie przymierzany z Bayernem Monachium był Gareth Bale, ale sam Gareth Bale nie jest zainteresowany, żeby opuścić Real. Też potężne pieniądze musiały pójść za tego zawodnika. No i no nie mamy tak naprawdę pewności co do jakości tego zawodnika. Niko Kovac też chce postawić na sprawdzony tak naprawdę zawodników, a tutaj rzeczywiście Perisic, sprawdzony zawodnik i który niejako będzie zastępował właśnie tutaj Franka Ribery. No i tego Robena by właśnie zastąpił w tym w tym przypadku przypadku Mandzukic, tak? Także rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z tym zaciągiem chorwackim, tak? Ze sprowadzenia tej drużyny. No, Niko tak naprawdę jest tenerem, więc może budować drużynę na swoją e, tutaj modłę, zgodnie ze swoją filozofią. Natomiast to nie byłoby takie głupie, tak? To nie były po prostu by takie głupie transfery. E, przecież tutaj Chorwacja, jeśli chodzi o te mistrzostwa świata, bardzo daleko zaszła. E, ci piłkarze świetnie prezentowali się ze świetnej strony. E, na pewno Niko ma plan tak? dotyczący tej Продолжение no i kwestia tylko do tego, żeby zgodziły się władze Bayernu i też po prostu kluby dogadały się tak dotyczące właśnie czy Mandzukic odejdzie na wypożyczeniu z możliwością wykupu, chociaż w tym przypadku to jest mało prawdopodobne, bo on już jest po prostu no, wiekowy, tak naprawdę ma 33 lata, więc mało prawdopodobne wypożyczenie, ale czy, jeśli nie, to po prostu Bayern go kupi za 18 milionów euro, no i to będzie rzeczywiście realne wzmocnienie. Może tak, to, to co mówi Effenberg, to jest zbyt na wyrost, tak, no bo pamiętajmy, że tylko konkurencja jest bardzo mocna, jeśli chodzi o Liverpool, czy inne drużyny, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, w ogóle tam może po prostu wiele być przypadku, natomiast rzeczywiście to byłoby realne, mocne wzmocnienie. Jeśli chodzi o Bayern Monachium, według mnie bardzo dobry tak naprawdę ruch, ale mimo wszystko, wszystko po prostu Bayern musi szukać nowego napastnika. To wszystko ani dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jak dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!